Kiedyś udało mi się przejechać bardzo długi tor wagonikowy, ale słuchajcie, dzisiaj spróbuję zrobić to znowu, tylko że nie na takim zwykłym torze, tylko na najstraszniejszym torze wagonikowym w Robloxie. I wydaje mi się, że on jest jeszcze dłuższy od tego, co wcześniej. No zobaczcie, co to w ogóle jest. To jest takie długie, że no nie wiem, czy uda nam się dzisiaj dojechać do końca. Raczej nie, ale spróbuję dojechać jak najdalej. Dlatego w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. To wtedy dowiecie się wszystkiego. Słuchajcie, ja już ogólnie chciałem sobie wyjeżdżać, tam mamy gdzieś ten tor właśnie, tylko najpierw musimy sobie wjechać to coś, nawet nie wiem co to jest, tylko najpierw widziałem, że jest tu taki wagonik, z którego nie dość, że leci ogień, to jeszcze ma kolce, więc ja to muszę po prostu kupić, czekajcie, kosztuje 50 robuxów, więc od razu go sobie weźmiemy na start i skoro już sobie go kupiliśmy, to teraz możemy sobie to tutaj zrespić. Ej, to jest zwykły wagonik, zostałem oskamowany normalnie, dobra, wejdźmy sobie teraz do niego, ja bym chciał sobie zmienić, no nie mogę sobie zmienić, nie wiem gdzie się respi ten mój wagonik, dałem za niego 50 robuxów, może sobie go potem jakoś tam zmienimy. Jedziemy na razie naprawdę strasznie wolno, tu widzę jakiś wielki nubek. Zobaczcie, ma twarz nubka normalnie. Nie wiem, co z tym chodzi. Co ja mogę zrobić? Czekajcie, dobra, weźmy. Ej, speed nam się powiększył teraz. Mieliśmy 25, teraz 40. A dodajmy sobie jeszcze więcej. O, 49 już teraz mamy. Co tam? I to jakaś bomba wybuchła. No czemu mi się psujesz? Dawaj szybciej. Co to w ogóle ma być taki wolny wagonik? On się cały trzęsie. Ojej, ogień nam się teraz odpalił. Co jest? Ej, nie, nie, nie. Fix, mogę go naprawić. Czekajcie, co się teraz stało? Dobra, chyba nic się na razie nie dzieje. Wjeżdżamy sobie na jakąś strefę nubków. Ej, co to jest? Ktoś lata normalnie. Ja bym też chciał sobie polatać, ale niestety nie mogę. Co ty mi robisz? Oś, no spadrzyj, no strzela. Dobra, ten tor jest taki naprawdę troszeczkę straszny. Na razie jeszcze nic takiego się nie stało. Jedziemy sobie cały czas do przodu. Mamy kolejnego nubka. Siemka, nubku. Dobra, prawie nas trafił, naprawdę. Wcale dużo nie brakowało. Dobra, szybciej, jedź szybciej. Ucieka od niego, żeby nas na pewno nie trafił. Ej, on jak trafi, to pewnie zginiemy. Dobra, uciekamy sobie od niego. I te nubki już nam raczej nic takiego nie zrobią. Joko, tam się twarz teraz pojawiła. Co tu jest w ogóle? Ej, nie, dobra, prawie nas trafił. Ucieka, jest, udało nam się. Narka, nubki, wy już mi nic nie możecie zrobić. I ta twarz jest troszkę creepy, naprawdę. W ogóle możemy sobie twarze zmieniać, patrzcie. Mogę sobie tutaj wejść w to i możemy sobie na przykład dobra, tą twarz zostawiam. Ta twarz wygląda świetnie. Czy tu właśnie wybuchła bomba? Tak, tu wybuchła bomba, tylko na szczęście my sobie stąd odjedziemy. Nie, zostaw nas. Zostaw nas! Wow, dobra, prawie nas trafiła. Weźmy sobie jakąś inną twarz. Jest na przykład jeszcze, co możemy sobie wziąć za twarz? O, takie coś. Dobra, taką sobie zostawimy. Normalnie jestem świrnięty jakiś, albo nie jeszcze jakąś inną. Takie coś. O, dobra, ta twarz wygląda. Nie, co to są za twarze? O, ta mi się podoba. Dobra, taką sobie możemy zostawić. Gdzie my teraz w ogóle wjeżdżamy? Cały czas jedziemy do góry. Ej, tam ktoś jak zasuwa, normalnie ogień aż ma. Ja bym sobie ten ogień też teraz odpalił, tylko że jest tu bardzo dużo zakrętów. Wiecie co, ja się boję, że się wywalimy normalnie. Jedźmy sobie na razie troszeczkę powolutku. Jak będzie troszkę bardziej prosta tutaj jakaś linia, coś, to sobie wtedy szybciej odpalimy. Tylko, gdzie jest w ogóle mój wagonik? Czekajcie, zatrzymajmy go sobie. Jest stop. Ja bym chciał sobie zmienić na mój wagonik, tylko że no nie ma tego nigdzie totalnie. No nic, nie możemy sobie. Nie ma w ogóle takiej opcji. Nie wiem, co ja zrobię. 50 robuxów dałem na jakiś wagonik i nie możemy go sobie użyć, więc no nie mam pojęcia, co się z tym stało. Ej, czy to znowu będą te nubki u góry? Ja nie chcę do tych nubków jechać. Dobra, bomba na szczęście wybuchła, więc raczej nam nic nie zrobi. Teraz sobie przyspieszymy, patrzcie, 40, 60 musimy dać. Ogień leci za nami, uciekamy. Narkę, jaką on twarz miał dziwną. Ej, serio, te postacie mają tutaj takie dziwne twarze, to jest jakaś masakra. To jest w ogóle najdłuższy tor, jaki w życiu widziałem. Zobaczcie, jak to jest daleko. Wow, ej, ty, uważaj sobie. Szybko jedziesz, dawaj, tu dajemy spina na 60. Jak rakieta teraz lecimy. Lecimy normalnie jak rakieta. Jak spadnę, to się normalnie zdenerwuję, bo wtedy będę musiał zaczynać od samego początku. Czy tam było zwolni? I tam było zwolni chyba. Szybko, bo to wybuchnie, uciekaj! A, dobra, nic nam się nie stało, tylko zwolni. Teraz mamy zaraz. Mamy checkpointa pierwszego. Udało nam się gdzieś dojechać. Dobra, jesteśmy w tym momencie chyba na poziomie drugim. Tak, witam cię. Ty chyba nam chcesz coś zrobić, ale my sobie od ciebie odejdziemy. Dobra, zmieniamy twarz, bo tam się znudziła. O, taką sobie weźmiemy. Patrzcie, normalnie chcemy wszystkich pokonać. Tu nikogo nie ma. Serio, ja nie wiem, gdzie są ci wszyscy gracze. Na serwer. Ej, są my ci zwycięzcy. Oni tu mają napisane zwycięzca. Ja też chcę być oczywiście zwycięzcą, tylko tu jest mój wagonik lepszy. Nie, to nie jest mój wagonik. Co to jest tutaj? Tu jest mój wagonik, to też nie jest mój wagonik. No kupiłem sobie wagonik z kolcami i go nie ma. Nie ma tego wagoniku, naprawdę. Nie wiem, co ja mam w ogóle zrobić. Dobrze, zostawmy sobie ten wagonik. On mi nie jest do niczego potrzebny. Będziemy sobie jechać takim, bo ten też ma ogień, tak? Tu sobie możemy też fajny. Dobra, nic tam się na szczęście nie stało. Jedźmy sobie powolutku dalej. Tutaj jest kolejny nubek, który sobie próbuje oczywiście strzelać do nas, ale nas niczym nie trafi. I znowu wjeżdżamy sobie do góry. Ej, co tu jest? Ktoś obok mnie znowu wchodzi sobie na jakimś czerwonym czymś. Ej, wiecie co? Ja się boję, że on nam zablokował w tym momencie drogę. Niech to znika, ty, żeby on nas tutaj zaraz. Czy on mnie chce naprawdę stąd zrzucić? Dobra, spadł. Spadł na sam dół. Dobra, jedźmy sobie tutaj teraz dalej. Chciałbym troszkę szybciej jechać. Jeszcze szybciej. Tak, żeby mi się najlepiej kółka paliły, tylko że niestety chyba nie możemy na razie tego zrobić. Gdzie my w ogóle w tym momencie jedziemy? Ja naprawdę nie wiem, ale chciałbym dojechać do samego końca. Ja myślę, że może damy radę dzisiaj. Jeżeli ani razu nie spadnę, to myślę, że to może nam się udać. No ta moja twarz mówi sama za siebie, że jedziemy do samego końca. Dobra, szybko teraz, dawaj speeda.
dawaj, lecimy, no są koniec, jak we mnie strzelają. Ja mam chyba zwolnić. Co nie? Nie spadłem, nie wierzę w to. Spadliśmy teraz i co ja teraz będę mieć zrobić? Ty nubku, to wszystko przez ciebie było. Nie, co to jest teraz? A, myślałem, że ta kulka mnie zabije, ale mnie nie zabiła. Ktoś tu sobie jedzie. O, jak ty sobie tutaj jedziesz, to my nie pozwolimy ci przyjechać. Ja ci na to nie pozwolę, ale słuchajcie, ogólnie mam checkpoint, a więc do tego checkpointika sobie tam zaraz wrócimy, tylko najpierw normalnie wywalimy ją stąd. Patrzcie teraz to. Dawaj tu, no chodź, chodź, ja ci pokażę. Cyk! Nie, zrzuciła mnie na dół i muszę od nowa zaczynać. Słuchajcie, udało mi się wrócić z powrotem tutaj, gdzie przed chwilą spadliśmy i jedziemy sobie jeszcze dalej. Musimy jeszcze przejechać to tutaj właśnie. To musimy co tutaj jeszcze jest przed nami przejechać. Potem dojedziemy sobie to, żeby wjechać na samą górę i wtedy będziemy mogli pojechać tym żółtym czymś. No nie wiem w ogóle, co to tam za nami jest, ale będziemy mogli tym pojechać. Tylko na razie musimy sobie jeszcze wjechać trochę do góry, bo jesteśmy troszeczkę za nisko. Jestem już powoli tak wysoko, że widać stąd całą mapę. Serio, no zobaczcie sami, jak my jesteśmy wysoko. Możemy sobie nawet leciutko przyspieszyć, tylko tak, żeby nigdzie nie wypaść. Dobra, ona mi oczywiście uderzy nożykiem, tak, ty nam nic nie zrobisz, ten nubek do nas strzela. Ej, jaki ten nubek jest smutny, zobaczcie, co mu się stało, on chyba nie chce tutaj więcej być. Nubku, dobrze, wypuścimy cię stąd, tylko najpierw muszę dojechać do samego końca i przeżyć jakoś, bo już raz niestety spadłem i no, musiałem jechać od tego checkpointika, co tutaj mamy. Dobrze, ale idziemy sobie powolutku dalej, no jeszcze to nam zostało, ile tych pięter w górę tutaj jest, ale wtedy, patrzcie, jak sobie przejdziemy to, to zaraz mamy to żółte, ja nie wiem, będziemy tak szybko jechać. Jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało, naprawdę. I chcę być dzisiaj zwycięzcą, tak jak kilka. Ej, on jest też smutny, co jest z tymi nubkami? Tu każdy nubek jest smutny, no co to w ogóle jest? Dobrze, wjeżdżamy teraz na samą górę, to nam jeszcze sekundkę zajmie. Dosłownie sekundę, bo już jesteśmy na samej górze. Dobra, teraz sobie myślę, że możemy troszeczkę przyspieszyć. Ej, zrobimy tak, żeby był ogień, ale wiecie. Nie, nie, dobra, bez przesady, bez przesady. Nie mogę teraz spaść, jesteśmy za daleko, żebym spadł, chociaż wiecie co? Odpalmy sobie ten ogień. Musimy lecieć do samego końca. Ja myślę, że nie walimy. Jeżeli się wywalę, to będzie naprawdę słabo. Ej, bo tu jest bomba. Dobra, ta bomba raczej nie powinna nam nic zrobić. Jedziemy sobie, patrzcie, już jesteśmy na samym końcu. Teraz pojedziemy sobie tym żółtym. Jestem ciekawy w ogóle, czy my pojedziemy tym jakoś mega szybko, czy mega wolno. Sam tego nie wiem, ale już prawie jesteśmy. Zobaczcie. 3, 2, weźmy sobie, zwolnimy troszeczkę. Okej. 1 i 0. Dobra, wjeżdżamy na to, co się teraz stanie. Jak my szybko lecimy, co to jest w ogóle? Aż tam się podpalił normalnie tutaj cały wagonik, ale myślę, że damy radę sobie tam zaraz dojechać. Dobra, to lecimy teraz tylko i wyłącznie do przodu. Ej, mamy teraz naprawdę świetną, prostą drogę. Nie mogę sobie tego odpuścić, dlatego dajmy sobie. Tu jest jeszcze jakiś mały spad. Ej, co się dzieje? 19. Dobra, dajmy teraz 100% mocy. Jak my lecimy jak rakieta normalnie. Ja nie mam pojęcia, co tu chodzi. Jeszcze szybciej, daj 124 szybkości. Jak my szybko lecimy, no sami zobaczcie. Zostawcie za to łapkę w górę. Serio, bo ja mega ryzykuję. Ja w tym momencie mógłbym spaść i wszystko stracić. Dobra, wolniej, wolniej, zwolnij troszeczkę. Troszeczkę zwolni, żebyśmy sobie teraz tutaj dojechali. I tak naprawdę to została nam ostatnia droga. Musimy teraz tylko wjechać na samą górę tego nubka. Jeżeli tam wjedziemy, to jest koniec. Możemy sobie dać ewentualnie troszeczkę szybciej, bo jedziemy naprawdę bardzo wolno. Dajmy sobie tak nawet 37, 40 możemy sobie nawet dać. To jest już troszkę szybciej. Jedziemy sobie teraz cały czas do góry. Jeżeli tam dojedziemy, to jest koniec gry tak naprawdę. Ej, żebyś mnie tutaj nie zepchnęła, ty nubku. Co to w ogóle jest? Ona ma znowu jakąś inną twarz. Ta twarz się cały czas zmienia, ale dobra. Zostawmy to już sobie. I teraz musimy wjechać tylko na samą górę, więc no, jeszcze troszeczkę mi to zajmie. To jest właśnie ten moment. Zobaczcie, wjeżdżamy tutaj do środka i co się teraz stanie? Uwaga! Co jest? Ej, chyba wygraliśmy. Serio, wygraliśmy. Jesteśmy teraz za jej głową i możemy sobie chyba wziąć właśnie te latające takie plasterki. Co to jest? Tak, możemy sobie latać wreszcie. Mamy tutaj teleporta jeszcze w dodatku. Tego teleporta sobie zaraz użyjemy. I patrzcie teraz to. Jak kliknę taba, mamy napisane zwycięzca całego tajkuna. Sorry, przepraszam, to nie jest tajkun. Cały tor dzisiaj skończyliśmy. Naprawdę skończyliśmy dzisiaj cały tor. Trochę to trwało, bo teraz możemy sobie na przykład wejść tutaj do góry i zobaczcie, jakie to było ogromnie długie. No, no sami widzicie, tu musiałem naokoło i tam wszystko, jakie to jest wielkie wszystko. Nie wiem, jak ja to skończyłem, ale naprawdę bardzo się cieszę, że nam się udało. Dobra, weźmy sobie, zejdźmy jeszcze teraz tutaj na dół. Możemy się teleportnąć na spawna na przykład? Dobra, chodźmy na spawna. I co my tu możemy w ogóle zrobić? Tak, mam ten item, a nie mogę go sobie zrespić. No to jest jakiś skam przecież, no nie mogę. No zobaczcie, zwykły wagonik. Ej, możemy sobie na przykład odlecieć wagonikiem? Czekajcie. Nie, nie odleciliśmy, ale go zbagowałem. Normalnie cały wagonik nam się zbagował. Potrulimy sobie jeszcze teraz jakiś graczy. Czekajcie, gdzie jest jakiś gracz? Ja bym chciał sobie kogoś. O, tu ktoś jest, dobra, czekajcie. Wyłączmy to sobie, tylko to się strasznie dziwnie używa. Weź to czwórkę. Czwórkę, dobra, dobra, na szczęście udało mi się to włączyć. Mega dziwnie się to używa. Serio, nie mam w ogóle pojęcia, jak to działa.
tu jak ktoś leci wagonikiem jak rakieta normalnie, co jest? Siemka, nubku! Nie, stój! Dobra, ja go zaraz załatwię, dajcie mi sekundkę. Weźmy sobie teraz to, wyłączmy, zejdźmy tutaj na dół, cyk. I co teraz robisz? Przejechał przez to, co to w ogóle jest? Ej, on jest jakimś mistrzem, po prostu zobaczcie jak on leci. Nie wierzę w to, jeżeli on serio cały ten tor przejdzie w taki sposób, to ja się dziwię, czemu ja tak nie zrobiłem. No jak on szybko leci? Nie wiem, no naprawdę typ jest mistrzem, ale słuchajcie, my jesteśmy też oczywiście mistrzami, zwycięzcami. Udało nam się dzisiaj wszystko przejść, dlatego... Ej, co tu we mnie strzeliło? Skąd ty, nubku? Czemu ty we mnie strzelasz w ogóle? Dobra, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No i my się widzimy w kolejnych odcineczkach. Narka wszystkim.